Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, to już Państwo zapewne wiecie, że Tusk znalazł się na tej liście najbardziej wpływowych, to jest setka najbardziej wpływowych ludzi na świecie. To jest magazyn Time, też bardzo znany, bo na okładce tego magazynu Time to kiedyś był Einstein, prawda? To pamiętacie słynną okładkę z tego magazynu Time i zanim jest ten wybuch tej atomówki jeszcze z czasów II wojny światowej. I drodzy Państwo, Tusk znalazł się na liście najbardziej wpływowych ludzi w kategorii, bo tam różne kategorie były, kategoria sztuki, innowacje, ale on się znalazł na liście w kategorii liderzy. I teraz najbardziej wpływowy człowiek tam, prawda, na świecie obecnie w kategorii liderzy. Ja tak zastanawiałem się, drodzy Państwo, jak bardzo wpływowym człowiekiem jest Tusk. Zobaczcie, ja już nie chcę mówić, że dla ludzi rozumnych, dla ludzi garniętych, dla ludzi, którzy mają jakiś minimalny ogląd tego, czym Tusk tak naprawdę się trudnił, zajmując te wysokie stanowiska rządowe, nie tylko teraz obecnie z tą swoją całą koalicją 13 grudnia, czyli tak naprawdę to jest zgromadzenie najwyższej jakości swołoczy, jaka w tym kraju w ogóle mogła się do polityki dostać. I on się tymi ludźmi otoczył, tymi ludźmi sobie steruje jak chce, tak naprawdę nie ponosi znowu za nic odpowiedzialności, ale kiedyś, drodzy Państwo, przed rządami PiS-u też Tusk rządził Polską. No, jest to, jakby powiedzieć, człowiek, który Polsce nic nie dał. On nic Polsce nie dał. On korzystał jedynie z tego, że może tą Polskę rozkradać i rozkradany majątek państwa polskiego za czasów rządów Tuska, czyli koalicji PO-PSL, tam z Waldusiem Pawlakiem i z innymi kolesiami, tam jeszcze jest Płażyński, cała ta sekta, o której mówił kiedyś Leper, to oni, drodzy Państwo, no, jakby to powiedzieć, skandal to jest mało. A cóż to jest takiego skandal, drodzy Państwo? Z łaciny skandalum to jest upadek. Ten człowiek doprowadza do upadku Polskę. Te skandale, które jego udziałem się stały, nigdy do jego upadku nie doprowadziły. No, ten człowiek po prostu zawsze umyka, zawsze mu się udaje po prostu ujść płazem, nie ponosząc za nic absolutnie konsekwencji. Przed rządami PiS-u Polacy mieli go tak dość, że po prostu oddali władzę PiS-owcom, prawda? Takie były czasy, tylko wielu ludzi tego nie pamięta, a nowy elektorat Tuska to już jest ogłupiona młodzież, dla której życie w ogóle świata całego to się rozpoczęło w internecie dopiero. Wcześniej nie było żadnego życia. Więc, drodzy Państwo, ten człowiek tak naprawdę dzisiaj jako najbardziej wpływowy w tej setce ludzi wpływowych, to jest człowiek, który raz Polsce nic nie dał, ale oczywiście działał w partii założonej przez komunistów, finansowany był przez CDU, był przygotowany cały czas w zasadzie przez niemiecką Brukselę do przejęcia władzy w Polsce, bo on jest... To nawet nie jest samodzielny polityk, drodzy Państwo. On jest wprowadzony po prostu na smyczy. To jest jak coś spuszczonego, żeby poszło coś zrealizować i coś załatwić. Byście wysłali jakiegoś tam posłańca, żeby poszedł gdzieś tam coś zrobił, dostał polecenia, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I on został posłany przez swoich zwierzchników, patronów, którzy zrobili wszystko, żeby podnieść jego reputację w oczach Polaków. Dlatego został prezydentem Europy, dlatego został wypromowany tak, że dostał order Karola Wielkiego. I to Polacy oczywiście, jak widzą, że Polak jest na Zachodzie tak doceniany, tylko zwróćcie uwagę, za co on został doceniony. Podajcie mi choć jeden przykład tego, za co on został doceniony. Dlaczego na przykład Orban nie został doceniony? Dlatego, że Orbanem po prostu nie można sterować. Nie można było uczynić z Orbana swojego oczywiście grzecznego, posłusznego pieska. Dlatego Węgry mają tak wielkie problemy, jeśli chodzi o kwestie komunikacji z Unią Europejską. Więc ten człowiek, który uznawany jest przez Time jako ten najbardziej wpływowy, on nie ma na nic wpływu, bo wpływ to na niego mają jego patroni brukselscy. I tak też się stało, drodzy Państwo, że w tej chwili oczywiście władza Tuska w Polsce już za niedługo będzie nieograniczona. Teraz jest bardzo duża, bo stanowisko prezydenta w roku 2025 przejmie z całą pewnością ktoś z Koalicji Obywatelskiej. Czy to będzie ten błazen Hołownia, czy to będzie Goguś Trzaskowski, a może sam Tusk? Kto to może, drodzy Państwo, w tej chwili wiedzieć? I teraz zobaczcie, jak można kogoś takiego promować
znowu w tym magazynie Time, jak można kogoś takiego promować, że jest to najbardziej wpływowy obecnie, jeden z najbardziej wpływowych ludzi na świecie, kiedy to jest po prostu, jak już powiedziałem, zwykły niewolnik, to jest sługa zachodniego lobby. Takiego człowieka dzisiaj na świecie dobrze jest mieć i dobrze jest jego twarz podnosić tam w tych sondażach do góry, bo to jest kolejna nagroda, którą ten człowiek dostał, bo, drodzy Państwo, to jest wygodne dla elit mieć po prostu takiego człowieka. On grzecznie realizuje politykę tutaj Unii Europejskiej, a za Unią Europejską stoją jeszcze elity wyższe, które zrobiły sobie z Unii Europejskiej taką wydmuszkę do przepychania ustaw, które dla tych elit są najkorzystniejsze. Więc Tusk, to nie tylko w Europie, drodzy Państwo, to jest także w Stanach Zjednoczonych. Więc tacy ludzie, bo to jest twarz człowieka, który zostaje nam wystawiona tutaj, taka marionetka, którą się steruje. I teraz trzeba po tych sznureczkach dojść, gdzie te sznureczki tam prowadzą, żebyśmy mogli wiedzieć, kto taką marionetką, jaką jest Tusk, steruje, bo na pewno nie jest to człowiek na tyle wybitny, żeby cokolwiek mógł na scenie politycznej, drodzy Państwo, osiągnąć, bo to jest polityk miałki. Zresztą to był zawsze miałki polityk. Jeśli weźmiecie Państwo na przykład Korwina z lat 90., bo Korwinowi też się oczywiście zdarzały sytuacje czy przypadki, w których był w stanie, nie wiadomo także z jakiego powodu, ale był w stanie odpychać ludzi od siebie, wygadując jakieś bzdury, ale propozycja dla Polski Korwina, gdyby wykorzystać nawet te 10-20% tego, co on miał Polsce do zaoferowania, to w przypadku Tuska, który zrobił taką karierę wielką w polityce, to nawet nie będzie 1% tego, co kiedyś chciał zrobić Korwin. I taki człowiek, taka marionetka tych elit, jest promowana teraz jako jeden z najbardziej wpływowych oczywiście ludzi na świecie. I to jest, drodzy Państwo, największe zagrożenie, że teraz takiego człowieka, który jest notabene jeszcze, drodzy Państwo, patologicznym kłamcą, bo on działa na zasadzie blefu. On przychodzi, on cały czas blefuje. Zwróćcie uwagę, nie ponosi odpowiedzialności za te wszystkie obietnice składane obywatelom polskim, prawda? Nie ponosi odpowiedzialności. Zwyczajnie dostał władzę, coś obiecał. I wydawałoby się, że powinien chociaż stracić tą twarz swoją, że to sumienie powinno go gryźć. A okazuje się, że dla niego to jest coś zupełnie naturalnego. To jest człowiek wybitny, to jest prawdopodobnie w jego mniemaniu człowiek, któremu wszystko wolno, bo on ma władzę, a dodatkowo jeszcze jest oczywiście wspierany przez zachodnie lobby, także może sobie naprawdę dużo pozwolić, chociażby także na to, żeby niszczyć polską kulturę, polską historię, a co bardzo ciekawe, to jest historyk podobno z zawodu, a z historii usuwa wszystkie newralgiczne momenty kontaktów Niemiec z Polską w czasie II wojny światowej. Więc zwróćcie Państwo uwagę na tyle paradoksów i takiego człowieka, takiego kogoś, nie, to już może jest za dużo powiedziane. Słowo człowiek jest przeznaczone dla ludzi o szlachetnej proweniencji, więc tutaj nie będę tym słowem się posługiwał. To jest po prostu bandyta, który nie zasługuje na żadne z tych prawda, stanowisk, które mu powierzono, czy to w Polsce, czy to w Unii Europejskiej, ani na żadne z tych nagród, które mu tam gdzieś prawda, wręczono. To jest wszystko jedna wielka ściema. Te magazyny, te firmy, te organizacje, które lobbują na korzyść jakiegoś kandydata, to są zawsze oczywiście, to jest zawsze działanie, za którym kryje się jakiś interes tych elit. Bo zwróćcie uwagę, Leper chciał zrobić bardzo dużo dobrego dla Polski. Jak się skończyła kariera Lepera, to my wszyscy, drodzy Państwo, dobrze o tym wiemy. A co by szkodziło, żeby propozycja Lepera na przykład stała się spuścizną polityczną w tym kraju? Żeby to był nasz kapitał polityczny, do którego należałoby się zwracać w nieskończoność. Mielibyśmy takiego człowieka w polityce, jakiego w polskiej polityce przecież nie było jeszcze. Człowieka uczciwego, człowieka czystego, który chciał rzeczywiście tej Polski sprawiedliwej, żeby nie była rozkradana. No to skończył oczywiście bez żadnej nagrody, absolutnie. Z rządu go wyrzucili, podłożyli mu tam świnie, bo to jeszcze oczywiście jest ta afera gruntowa tutaj wchodzi w grę. Następnie człowiek traci życie w dziwnych okolicznościach. Gdyby to był człowiek, nie mógł być człowiekiem wpływowym,
chciał na coś wpłynąć, no ale lobby, diaboliczne siły mu nie pozwoliły. No z Kennedym jest bardzo sytuacja podobna, tylko że Kennedy wywodził się z bardzo zamożnej rodziny, mającej powiązania, tam zdaje się z Rockefellerami chyba, czy już nawet nie chcę w tej chwili w to wnikać, został wypromowany na tego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc jak tylko, drodzy Państwo, Kennedy powiedział, że te macki tych elit sięgające tutaj w każdą sferę życia społecznego, kulturowego, politycznego, że one zostaną odcięte i on wypowiada naprawdę walkę tym elitom. Tutaj mówimy dzisiaj te elity tam i te elity dzisiaj. To jest ten procent najzamożniejszych ludzi na świecie, którzy w ostateczności mają zamiar doprowadzić do tego, ażeby zamknąć świat w nowożytnym obozie koncentracyjnym. Więc jak tylko Kennedy się postawił oczywiście tym ludziom stojącym tam w zaciszu z tyłu gdzieś i sterującym, bo to są ludzie sterujący, prawda, tym, co się na świecie dzieje, no to się okazało, że Kennedy'ego też bardzo szybko się, drodzy Państwo, zdecydowano, elity zdecydowały, że się Kennedy'ego pozbędą. No i teraz, drodzy Państwo, taki Tusk ma być wpływowym człowiekiem. No jak mi to nawet nie przechodzi w ogóle przez... Nie przechodzi mi to przez myśl. To jest coś, co stoi w tak ewidentnym konflikcie, że Tusk, który powinien być piętnowany bardziej, on powinien uchodzić za symbol tego wszystkiego, co jest zakłamane i co jest fałszywe, bo jeśli mówimy o tym, że Morawiecki jest Pinokiem, to kim jest Tusk, drodzy Państwo? No jest to kłamca, nie byle jaki, patologiczny kłamczuszek, drugi w tym kraju. Więc drodzy Państwo, no jest to rzecz w moim mniemaniu, która powinna i w zasadzie musi takie uczucia w nas wywołać, że na tym świecie nie będzie nigdy prawdy, prawda nigdy nie zwycięży, nie będzie wolności, a promowane będzie to wszystko, co jest elitom posłuszne i wówczas, jak ktoś jest posłusznym, prawda, pieskiem, który te wszystkie polecenia tam wykonuje, to dostanie nagrodę jedną, drugą, zostanie pogłaskany, jego życie będzie zabezpieczone, no a reszta już niestety będzie musiała się liczyć z jakimiś przy tej okazji także niepowodzeniami, bo ktoś, kto ma taką władzę, jaką ma, drodzy Państwo, Tusk, a jego władza będzie systematycznie także wzrastać, no to okaże się, że będzie miał wpływ, ale na niszczenie ludzi, których uzna za swoich jawnych wrogów, tudzież ewidentnie przyjdzie mu do głowy, że to, co ludzie mówią, mając tutaj oczywiście możliwość wypowiadania krytyki politycznej i tak dalej, zasługuje w jego mniemaniu na karę. Wszystko jest, drodzy Państwo, możliwe. Z mojej strony to na dziś wszystko. Kłaniam się nisko i pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.